Witam wszystkich, z tej strony MrJero1232. Dzisiaj zrobimy sobie mały unboxing i teścik myszki, taki tam zaleczki, taki tam taniutki za jakąś piątkę, może trochę więcej. Tak, są takie myszki, takie coś tam. Zrobimy sobie teścik na laptopku. O, to taki HP tam używany przez, w sumie taki od dotłuczenia tam dla, może być, nie wiem, dla dzieciaków, kogoś tam takiego do popstykania, taki tam laptopek chodzi sobie pod Linuxem, Ubuntu starszą wersją. Zobaczymy sobie, jak to myszka się zachowa, czy po prostu będzie działać, czy warto w ogóle takie myszki kupować, taką taniochę. Jeśli się okaże, że nie warto, że lepiej było dołożyć na przykład, to nie wiem, 10, 15, 20, może 30 zł. No to trudno. Trzeba będzie niestety kupić drogą. Dlaczego laptop chodzi pod Linuxem? No, ten laptop to jest bodajże jakiś HP Compaqu, jakaś starsza wersja, no już chyba na DDR-ach jedynkach, z tego co pamiętam. Jest tu 1,5 giga RAM-u łącznie, bo on tam miał 512, wcześniej miał chyba coś było, coś koło, w sumie koło giga, teraz zostało dołożone przeze mnie giga RAM-u, to jest istotne. Grafikę ma słabą, procesorek słaby, że nadaje się bardziej do takich biurowych rzeczy, no i tam ewentualnie do obejrzenia jakieś płytki DVD. No i to chyba tyle, bo w grę na tym nie pogracie, tam nic nie porobicie. Zastanawiałem się, czy by może nie podpiąć karty tej przechwytującej, tej, której mam do którą mam do live'ów. I czy by ona nie poszła na tym laptopku, no, ale Roxio HD Pro wymaga jednak lepszego sprzętu. No, ja w stacjonarnym mam samą grafikę dużo lepszą niż tutaj jest cały ten laptop. Tam jest 2 giga grafika, no i sam procesor graficzny jest bardzo potężny. W ogóle grafiki mają to do siebie, że mają najbardziej potężne chyba procesory ze wszystkich możliwych, jeśli chodzi o komputery. No nie wiem, czy graficznie konsole to przebijają. Nie wiem, jak to tam jest. No dobra, to za chwilę wracam z unboxingiem. Witam podobnie. Sobie troszkę tam ułatwiłem. To jest takie coś. Myszka na kabelku. Takie coś tam. Pudełka bardzo mi rozwalić. Kurde, jakiś samolot? Coś nisko przeleciało. Niedobrze. Jest taka sobie myszka. Zaraz
Ją podepnę. Była strona topkiem, to taka historia była, że to miał być dla kogoś, coś tam mniejsza. Troszkę mi kosztowała. Jest prowadzony tam skądś. Oczywiście z licencją do XP. Ale tam XP mam już. Mam oczywiście XP. Ale nie używam, bo ciężko zdobyć sterowniki. Dobra. Myślę, jak widzimy. Świeci nam na czerwono. Jeśli daje czerwienie po oczach. Muszę sobie przechować. Widzimy. Działa sobie. No, spróbujemy sobie palić jakąś gierkę. Właśnie trzeba sobie uruchomić tak to w Linuxie. No i czekam. Działa sobie nawet nic gorzej. Wyszło. Pytanie, dlaczego mi to wyszło? To w takim, można powiedzieć, śmietnikowym urządzeniu. Takie, jak mówiłem, typowo do jakichś tam zabaw, taki pierdółek. Jest w nim oczywiście internet, no. To już inna sprawa. Nawet dźwięk jest właśnie, no, typowa Linuxowa gierka. Typu, no właśnie, mamy pingwinka. No i z szokami. Jak słyszymy, dźwięk jest. Pod X-Packiem były problemy. Znaczy ze sterownikami. Grafika, no nawet jak na ten poziom urządzenia. Taka sobie. Ale co ja tak będę o topie. Tak. Jak widać. Myszka sobie działa. Nawet i tutaj na powierzchni powinna działać. Działa. Czyli jest ok. Daję czerwienią.
bardziej jak się odstawi na pewną odległość. Jeśli to jest nie laserówka, tylko zwykła myszka optyczna USB. No, czyli się jednak warto coś takiego kupić. No, zwłaszcza, że tutaj ten laptopik był naprawiany. I ten touchpad po prostu tutaj nie działa, to nie działa. Klawiatura by działała. Touchpad nie jest podpięty generalnie. Musiałbym go podrzucić do pewnego znajomego. No jeden tutaj się od nas wyprowadził. Do drugiego musiałbym uderzyć, ale nie wiem czy jest w domu, czy jest osiągalny. No na pewno wyszło mi to taniej niż zanoszenie do ponownego złożenia. Znaczy no na pewno, no nie wiem czy na pewno, ale nie, no jednak tak, jednak na pewno. Myślę chyba taniej. No, zawsze warto. Zawsze warto jest mieć taką myszkę pod ręką. Zwłaszcza, że jak chcecie na przykład dać do ciekawy jakiegoś takiego laptopa takiego, no to nie wygląda śluchanego, tak? Bo nie jest tak szczerze tam jakiś śluchany wyjątkowo. Ale no tak do jakiejś nauki, do czegoś zawsze poręczniejsza jest myszka. O, tam muszę mieć. Gdzie to jest napisane? 100... Nie 100, wróć. 1000 dpi, tak, mam mieć. 3 przyciski, czyli w kółeczku po bokach. USB, PC, Mac. No i tak to się prezentuje. Jest coś nawet po polsku nie napisane. Taka podstawowa myszka bez tam bajerów, bez żadnych tutaj przycisków bocznych, jest aby przyświetlająca wódka dookoła, tu powiedział linia boczna, no nie, linia boczna to jest bokuje. Sorry. Była taka, jeszcze był taki wariant fajny. Znaczy, no może i fajny, ale droższy. Myszka w kształcie samochodu, gdzie najprawdopodobniej świeciły się tutaj z przodu takie światełka. No to też sobie w sumie bajerek. Uruchomiłem, a sprawdzimy tutaj na przykład co tu się da tą myszką robić, zaznaczyć się da co tu obróć w lewo, no już sobie stoi, ustaw jako tapetę, można sobie przewijać. Tak, czyli ekrany. I właśnie w Linuxie tak jest. Można sobie przybliżyć sobie mogę nawet. Wrótka. Środkowym nic nie mogę robić. Tak na razie. Tak to wygląda. Taka sobie myszeczka. Nie, to nie jest bezprzewodówka. Bezprzewodówki też były. I jak coś, to musi sobie coś takiego zakupić. Jeśli wam się to przyda. Tania myszka taka. No i co to by było na tyle? Fajnie świeci. Nawet przecież ja czerwonego koloru to tak niekoniecznie. Dobra. Tutaj w ogóle okazuje się, że tą myszkę
prawdopodobnie robi firma Esperanza. Przynajmniej jest instrukcja. No, czy jakaś tam karteczka z napisem Esperanza. Jest między innymi po polsku. Sama myszka. Jak ona wygląda, każdy widzi. No. Zapomniałem powiedzieć co do klawi. No, to jaka normalna. Akurat nie do mojej ręki. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, to tak chcę się dać laptopa mimo dzieciakom. Czy komuś po prostu kto ma małe ręce, tak? No to taka myszka się daje, chociaż no. Na upal tego to może być. Środkowym klawiszem, tym, nie wiem, tam z tą rolką, czy to można sobie zaprogramować. Ja mam trochę innej firmy z przyciskiem programowanym, w ogóle większą, cięższą, typowo taką bardziej gamingową do graczy. To jest taka podstawowa. Do laptopa, do takich różnych rzeczy, tak. Do zakładania niutka myszka, optyczna, na USB, jakieś tam laserówki. Dioda tutaj sobie błyszczy, sobie świeci, tak. Ukierunkowana, tam jakoś to się tam odbija do sensora, wraca. Pryzmatem. I tak to sobie działa. Podniesiemy, świeci jaśnie. Weźmiemy na podłożu, nie ruszamy, świeci ciemni. Zobaczymy, ile pochodzi. No i to by było na tyle. Jakby będziecie mieli materiał na YouTube, na moim kanale, sobie obejrzycie. To byłem ja, Misteriero 1237. Jeśli mi coś znowu wpadnie w ręce, to na pewno, ile bym miał czas, to wam coś tam powrzucam, żeby się nie nudziło. Sobie pooglądać. Małe poskryptum, ta myszka ma taki w miarę sztywny kabelek. No jak to myszka. Tak. Tu jest kabelek, taki w miarę sztywny. Takie mi się w mojej myszce innej firmy droższej zdarzyło, że tutaj się urobił kabelek i musiałem potynować kolorkami, wepchnąć do środka i myszka działa. Jeśli tam oczywiście w środku nie jest tam jakoś tam pourywane coś tego, to myślę, że lepiej się opłaca, o ile myszka nie jest sama gwarancja jakoś tego. No pewnie tak będą kombinować, jeśli dać na gwarancję, chociaż nie wiem, czy to w ogóle się opłaca dawać. Jakoś myszki. I jeśli w ogóle jest gwarancja, tak. Płacić bardziej. Na przykład uciąć kabelek, pozrytowywać tam w środku. Jeśli to jest na przykład tutaj urobione. Zatknąłem, kombinowałem, myszka działa. Muszę po prostu kupować drugą myszkę, nie? No chyba, że jest to taka tajniutka myszka, no to tak. Parę złotych w tą czy w tą, to tam nie robi różnicy, nie? Wtedy, jeśli to jest tania myszka. Jeśli jest droga, no to... No chociaż to powinien być i kabel lepszy wtedy, ale... No... Cena jakoś nie zawsze się równa. Cena nie zawsze się równa jakości, tak? Zobaczymy, ile ta pochodzi. Zwłaszcza w rękach domowników. Będę miał czas, to powiem wam, co wyszło. Czy ta myszka jeszcze zipie, jeszcze chodzi, czy już padła, czyli zdechła, jak to niektórzy mówią. No dobra, to tyle. Do następnego.